Panie kapitanie, mędruje kompania na dwórce do apelu porannego. Kompania, Beszuś, Busi! Czołem żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się nisko, jak zawsze kapitan Rutan i zapraszam na kolejny odcinek z serii Eye in the Sky. Jak zawsze odwiedzam was na polskich serwerach, nigdy nie wiadomo gdzie wiatr mnie rzuci, a w tym tygodniu rzuciło mnie na polski serwer NZN, tryb ofensywa, mapa. Moja chyba ulubiona mapa, Karen Tę, moi drodzy. I to, co dziś zobaczymy, no to będziecie musieli sami popatrzeć, ale muszę powiedzieć, paluszki lizać. Nie to, że je wylizuję, bo akurat skończyłem jeść rybę, ale muszę wam powiedzieć, że rozgrywka piękna, mapa przepiękna. No teraz jak tutaj strony sobie z tym poradzą? Oczywiście pierwszy punkt do obrony jest nie do obrony na tej mapie, moi drodzy. No i wiadomo, warto jest się skupić od razu na obronie drugiego punktu, choć czasem jeszcze obrońcy starają się na ten punkt dobiec. Moi drodzy, strona amerykańska atakuje, strona niemiecka broni. Jak widzicie, parę rzeczy się zmieniło. Tutaj Krzysiu, bardzo cię pozdrawiam imiennika. Właśnie powiedział mi, żeby jak tutaj włączyć, żeby te wszystkie znaczniki miały wasze tagi nad tym, nad głowami. To teraz chyba już będziecie widzieli, kto grał, gdzie grał, kto co spierniczył, nie? Ale wiecie co, to ja to mówię, kurczę, że no miecz ma dwa końce, albo kij ma dwa końce, no miecz jest ostry z obu stron. Nie wiem, coś tu popieprzyłem, ale ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, wiecie o co mi chodzi. Jak coś spierniczycie i to grubo, to będę doskonale wiedział, kto spierniczył i kiedy. A tak udało się czasem ukryć, no ale w tej chwili już się przede mną nie ukryjecie. Mordeczki moje kochane. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do komentarzy, oczywiście, kurczę, kciuk w górę, komentarz, subskrypcja, dzwonek notyfikacji i nie widzę. Inaczej lecimy po 20 tysięcy subskrypcji. Zapraszam na swoje sociale, na Facebook, Twitch i tak dalej, linki znajdziecie w opisie. Zapraszam też na Discord Strefy Działań Wojennych, pozytywnie milsimowo zakręconej społeczności, w której to razem gramy. Jest to społeczność, przypominam, nie klan. Więc możecie być sobie w klanie, jakim chcecie, a możecie do nas wpaść i nas odwiedzić. Dobra, moi drodzy, szalony rajd Shermankiem, nie wiem, co tutaj się w ogóle stało. Ragnar goni załogę czołgu. Czołg chyba troszeczkę utknął. Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo dziwne zagranie tak na początek, żeby tak wjechać na hura. No, trzeba albo mieć, kurde, cojones z żelaza wiszące aż po samą ziemię, albo po prostu palec się zaciął lub klawiatura też się zacięła i nie zadziałała. Jak widzimy, drużyna amerykańska bez problemu wchodzi sobie na pierwszy punkt, po prostu wjechali jak do siebie. No, wiadomo, hamburgery, fryty, hot dogi, wszystko serwujemy, bierzemy, kurczę, belek, nie? No i w tej chwili Niemcy tutaj w ruinach się bronią. Jeszcze troszeczkę na faktory, no i uzbrajają przede wszystkim wykolejony pociąg, kolejny punkt, bo myślę, że na tym powinni się w tej chwili skupić, ale wiadomo, że im dłużej przytrzymają wroga na poprzednim punkcie, bardziej na wysuniętej pozycji, tym lepiej dla nich, moi drodzy. Ja widziałem też wiele komentarzy, w których to mówiliście, żebyście chcieli, żebym bliżej się akcji znajdował. No, postarałem się tutaj to zrobić i muszę powiedzieć, super to wyglądało. Kwestia jest tylko taka, że czasem gdzieś taktycznie mogłem coś pominąć na mapie, także no, zobaczymy, jak to będzie działało. Albo rybka, albo pipka, tak się mówiło. Tutaj pięknie zagranie. SL broni się przed hordą Amerykanów. No, sprytnie schował się w budynku. Podejrzewam, że będzie jednego po drugim wyjmował. Myślę, że o takie właśnie zagrania też wam chodziło, bo wiadomo, że czasem tam z lotu ptaka, no, nie dostrzegałem tych mikro gier. Pięknie tutaj widać, że wpadł wyjadacz, zauważył. No, mówię, zerknę sobie do góry. Podłoga jest podziurawiona, no i wypatrzył tam niemieckiego SL-a. Fudala Tomek leży powalony na skraju drogi. Jaszczur chowa się jeszcze w ruinach, ostrzeliwuje się, ale tam już Amerykanie, powiedzmy sobie, uderzają prawym skrzydłem. Widzimy, już wchodzą na faktory, tam daleko, szeroko idzie zwiat Rikon Adam. I zapamiętajcie sobie Adama, bo Adaś to jest mały szkodnik, ja powiem tak, taki szkodnik okrutny. No, albo służył w jednostkach szturmowo-dysantowych, albo jeżeli nie służy, jest w miarę młody, to chyba minął się z powołaniem, bo powinien się postarać, bo ma łeb do tego, chłop. Myśli jak należy przede wszystkim. Dobra, moi drodzy, faktory zajęte, Niemcy się wycofali, podejrzewam, że padł sygnał.
znak, sygnał do powiedzmy sobie redeploy, bo w tym trybie ofensywa, powtarzam, jest to ofensywa, jest to bardzo ważne. Jedna mała rzecz, poprzednio ogrywaliśmy, znaczy wy ogrywaliście, ja wam komentowałem ofensywę z serwera ESSO i tam były zasady żadnej artylerii, żadnych czołgów ciężkich. Tutaj jest free for all, czyli wszystkie rękawice w dół i można, powiedzmy sobie, okładać się artylerią, aż flaki polecą pod niebo. Także jest artyleria, są czołgi ciężkie, wszystkie chwyty dozwolone. No i tutaj, chłopaki, widać, pierwszy airhead poszedł. Mamy też amerykański czołg, nie wiem jakim cudem, niezauważony, przesmrygnął się sobie lewą flanką niemiecką i stwierdził, a co, tutaj teraz się zadomowię, idzie natarcie amerykańskie, no ale tam widzę część żołnierzy chyba nowych, z tego względu, że lecą przez otwarte pole. No wiadomo, przed otwarte pole się nie biega w Hell Let Loose, no już chyba, że wyjścia nie ma i raczej na takiej mapie jak El Alamein, no to wtedy biegamy od skałki do skałki, ale El Alamein było ostatnio. Tutaj kozioł znalazł sobie bardzo fajną pozycję, kozioł, ale sprawdź swoją prawą stronę, żuczku, patrzysz na daleko, ale na blisko nie sprawdzasz. Tutaj już widzę, tunnel vision się włączył, włączył się tunnel vision, no i zaraz będzie miał kozioł tutaj, powiedzmy sobie, niespodziewanych gości z Ameryki. Wujek z Ameryki do ciebie idzie, panie kozioł, no i zobaczymy. Da radę tutaj kozioł, usłyszy go, bo wiadomo, że czasem da radę usłyszeć, jak ktoś się do ciebie skrada. O, patrzcie, i drugi gość przyjechał też, chyba, kurczę, normalnie jakiś rynek bezwizowy, czy coś potaniało w Polsce, że przyjeżdżają goście ze Stanów Zjednoczonych na zakupy. No, ale tutaj zobaczcie, kozioł leci. Leci dalej, kurczę, nieświadomy tego, że ma gości u siebie w domu, tylko też goście tak nie za bardzo się kwapią, żeby do niego podejść, ale patrzcie, już jest Fubar, bum, strzał, dziękuję, do widzenia, co ty tutaj robisz, no ale Fubar też ma niezłą giwerę na dachu i podejrzewam, że zajmie tą samą pozycję, no miejmy nadzieję, że będzie miał kolegę, który będzie go wspierał, moi drodzy. Jak widzimy, na razie sytuacja na froncie bez zmian, w miarę stabilnie, mamy garnizony, pięknie rozstawione, obrona też dość wysoko wysunięta, mamy tył, opanowana sytuacja, jak to mówią w kabaretach, spokój w tyłach, nie? No, mamy tutaj oczywiście drobnych tutaj rzezimieszków amerykańskich, którzy starają się coś zrobić, ale już tutaj załoga niemiecka obrony punktu na nich czatuje i patrzcie, Big Daddy tutaj wypatrzył przeciwnika, ale tutaj są jeszcze, no, kozioł doskonale wie, powinien powiedzieć swoim kolegom, że tam są, wbiegli do budynku, zdjęli mnie, także na pewno tam są, tam tutaj push na te budynki powinien troszeczkę bardziej agresywnie nastąpić, z tego względu, że no, jak będziemy się tak skradać, to w końcu o nich zapomnimy, bo nam się znudzi patrzeć i czekać, czy oni wyjdą z tego budynku, czy nie. Tu trzeba wejść, położyć po prostu. Taka drobna podpowiedź dla wszystkich nowicjuszy. Biorę inżyniera, bądź biorę po prostu klasę z ładunkiem, saszelem, podkładam przy budynku, nie musi być w budynku, nie musi być na budynku, przy budynku odchodzę, daję sobie czas i oczywiście patrzę, jak tutaj załoga tego budynku wylatuje w powietrze. Moi drodzy, tutaj taka prośba, słuchajcie, ja wiem, że wielu z was chce ze mną zagrać i to nie jest to, że ja po prostu nie chcę. Jeżeli widzicie mnie na serwerze, to zazwyczaj otwieram skład. Jeżeli sobie tak randomowo gram, bądź dołączam tutaj z kolegami ze strefy działań wojennych, bądź też tak po prostu i wtedy nie zamykam składu, no ale gdy streamuję, znaczy nie streamuję, a nagrywam Oko na Niebie dla was, to no niestety nie mogę sobie pozwolić na rozmówki innym razem, moi drodzy, także to nie jest tak, że ja was nie lubię, czy że o kurde belek, cham jeden wieśniak już myśli, że jest tak popularny, że po prostu, kurczę, do niego dołączyć nie można. Nie, to nie o to chodzi, moi drodzy. Także po prostu ja chcę mieć spokój i ciszę w momencie, gdy nagrywam. Wszystko chcemy się skupić na tym, co komanderzy i SL-e między sobą, powiedzmy sobie, co SL-e między sobą no, rozmawiają, o czym rozmawiają, co tam komander, jak podchodzi do zagadnienia, także na tym się zazwyczaj skupiam, nie? Dobra, słuchajcie, dość tego tłumaczenia normalnie, no i patrzcie, mamy tutaj taki pojedynek, no w końcu Niemcy weszli do budynku, ale tutaj Amerykanin nadal się jeszcze trzyma, no trzeba wyczyścić te tyły, no bo bez spokojnych tyłów nie ma spokojnego przodka, prawda? No wiadomo, widać tutaj, że Amerykanie pusznęli i to mocno i zaczyna się
czym taka sytuacja, jak bardzo często widzę na tej mapie, że tak, jedna drużyna broni się po jednej stronie torów, druga drużyna atakuje po drugiej stronie torów i mamy taki ciekawy pojedynek. Rzucają się granatami jedna strona i druga przez tory, te bombingi lecą po jednej stronie torów, po drugiej stronie torów. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. No, to się okaże. No, musicie też mi powiedzieć, jak to. Fajnie wam się podobają te kurdeniki, że wszyscy wszystkich możecie widzieć. Oczywiście ja tutaj tak, to pierwszy raz jak w ten sposób nagrywam z tymi włączonymi nikami w grze i myślę, że całkiem, znaczy miejscami jest taki kloster F, no, trzy kropki, nie? Ale myślę, że tak przynajmniej widać, jeżeli ktoś robi taką jakąś ciekawą flankę, czy skrada się gdzieś, czy dobrze trzyma budynku, bo tego rodzaju akcje na pewno zobaczycie, nie? Ja powiedziałem, karę tę jest to moja ulubiona mapa. Od kiedy weszła, no weszła, to były statery na niej, okrutnie się grało na niej, ale później był patch, jeden, drugi i naprawdę to jest jedna z najpiękniejszych, najlepiej grywalnych chyba map w grze Hell Let Loose. Chyba najciekawsza, tak mi się wydaje. Można troszeczkę polem, jest coś dla czołgów, jest coś dla piechociarzy, można close quarters, CQB z budynku do budynku i można rzucać mi granatami. O, samolocik leci. Szkoda, że częściej nie latają te samoloty w tej grze, naprawdę szkoda. Pierwszy bombing, pierwsze bomby zostały rzucone, idzie bombing na krzaczki. Oczywiście, no, widać tutaj doświadczenie osoby, która zrzuciła ten bombing, bo wiadomo, że Niemcy będą chować się w tych krzaczorach. No i powiem tak, średnio efektywność, no, w granicach 70%, efektowność jak zawsze 100%, no bo wiadomo, ładnie to wygląda, a szczególnie gdy zostanie złapane kamerą admina, prawda? Dobrze, moi drodzy, mamy Itachi, który broni się wysunięty, mamy tutaj, kurczę, z prawej strony widzieliśmy tu też jakiegoś krzaczownika. No i właśnie nie wiem, jakie jest założenie taktyczne odnośnie obrony tego punktu, bo na razie to jest po prostu mieszanka. Widzę, że tył został wyczyszczony, także tył jest spokojny, ale nadal trzeba obserwować sytuację z tego względu, że no, wróg za jakiś czas znowu może pokusić się o kolejnego airheada i może być bardzo, bardzo ciekawie. Ale jak widzimy, Amerykanie biegną, jakby im normalnie za darmo paczki Lucky Strike'ów rozdawali i Coca-Colę. Lecą do przodu. Tak w sumie to tam ten ich atak obchodzi ten punkt, bo ja nie widzę w ogóle od frontu. No od frontu by było ciężko, ale myślę, że gdyby jakiś czołg znalazł się i pojazd jakiś amerykański, który by ich wsparł w tym natarciu, to myślę, że no, można by było pokusić się o atak z dwóch stron przy koordynacji z airheadem, bo ten airhead był taki w sumie na aferę, nie? Bo no, gdyby tutaj drużyna broniąca dała się zaskoczyć z portami w dole na pierwszym airheadem, no to powiem, no różnie by to mogło być, nie? No, ale tutaj zobaczymy. Najważniejsze to jest zająć przeciwnika walką. No i tak jak powiedziałem, jedna strona torów Amerykanie, po drugiej stronie torów Niemcy. I będą rzucać siebie granatami i kto przyciska shift, ten dalej leci. Znaczy, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Co my tutaj mamy? Coś tu strzela, jakiś bzyczek tu strzela, to na pewno nie 76. O właśnie, proszę bardzo, mamy wóz rozpoznawczy, lekki pojazd, opancerzony, no i robi robotę, wspiera co nieco tym swoim działkiem, no wiadomo, że jest to jednostrzałowiec, jak się dobrze przyceluje, więc no lepiej, żeby tutaj nie wjeżdżał, bo w sumie Atek, Panzerfaust, no i takiego pojazdu nie ma, ale no, jak widzimy, granaty, dymy, no będzie coś mi, ja nie wiem, ale coś mi się wydaje, że to będzie taka bardzo mięsista rundka. Tyle wam tylko powiem. No i mamy tutaj paskudny pijak, ogólnie rzecz biorąc, wygrywa mój kurczę konkurs na, powiedzmy sobie, najbardziej rzucający się nick w tej rozgrywce. Ja postanowiłem właśnie, że zrobię taki kurczę konkurs, nie? Jeszcze nie wymyśliłem, jakie będą nagrody, no bo wiadomo, ale paskudny pijak jest po prostu kurde de beściak, nie? No tak mi wpadł w oko. Jak prowadziłem te nagrywki i sprawdzałem, czy się wszystko nagrało, to właśnie kurde ten jego nick tak mnie uderzył w oko. O, i UKFF, patrzcie też na tego gościa, bo
bo też będzie miał bardzo, bardzo fajny moment w późniejszej części gry, ale to mówię, w późniejszej części gry, dlatego że ja już oglądałem tą rozgrywkę, żeby sprawdzić, czy wszystko odpowiednio się nagrało, tak jak należy, no i teraz po prostu włączam ją jeszcze raz i komentuję to, co widzę i za każdym razem obserwuję coś innego, moi drodzy, bo to tak jest, że nawet jak oglądacie stary film, oglądacie go za drugim razem, trzecim razem, to znajdujecie jakieś takie fajne, ciekawe fakty, nie? Także jeszcze raz bardzo, bardzo przepraszam, jak nie będę w stanie się tutaj, powiedzmy sobie, z nikim połączyć w składzie, no ale wiecie jak jest. Postanowiłem troszeczkę paskudnego pijaka poobserwować, gdzie idzie, co robi i przerzuciłem się kamerą nad niego i muszę powiedzieć, że widzę, że tutaj stara się przedrzeć się za plecy przeciwnika. No, nie wiem jakim sposobem on się tutaj wdarł, ale powiem tak, jest taka szachownica normalnie, są tak przetasowani. Zobaczcie, tam paskudny pijak w pojedynku. Trudno jest naprawdę jego nick przegapić. No i tak jak powiedziałem, teraz Niemcy starają się jakoś wypchnąć. Ja powiem tak, no dobra jest tak zwana obrona aktywna, gdzie nie dajemy przeciwnikowi za mocno się oskrzydlić i wykorzystać, powiedzmy sobie, naszych braków na danej flance, bo oskrzydlenie w tej grze może naprawdę bardzo, bardzo źle się skończyć i tutaj trzeba rotować. To jest bardzo specyficzny tryb, ofensywa to jest bardzo specyficzny tryb, w którym trzeba umieć rotować i wyczuwać sytuację. No zobaczcie, znowu do kozła ktoś tam wchodzi. Kozioł, pilnuj tyłów, bo znowu do ciebie normalnie Amerykanin wszedł do budynku, no i będzie skłotował chyba. Chyba będzie skłotował. Co on tutaj robi? Schował się. Chyba też nie jest świadomy tego, że... O, właśnie, proszę. Przyszedł po niego pistoletem, ciach. Wyjaśniony temat. No, nie tak się kończy, jak wchodzę do budynku, nie sprawdzam wszystkich pięter i zaczynam prowadzić tutaj ogień. Najpierw trzeba się upewnić, wchodząc do budynku, że jest czysty, nie ma tam, powiedzmy sobie, jakichś przykrych niespodzianek gdzieś w kącie, prawda? No i zerkajmy. Chłopaki, jak zawsze, przy logach, przy drzewie, przy krzakach, no gdzie można się schować, tam się chowają i czekają na ruch przeciwnika, nie? No bo wiadomo, kto pierwszy się ruszy, ten trup. No bo tak mniej więcej to w tej grze jest, prawda? No w Hell Let Loose, jak się nie poruszasz, ciężko jest cię dostrzec, szczególnie gdy położysz się w dobrym miejscu, a gdy się poruszasz, to po prostu krzyczysz, hej, tu jestem, strzelcie do mnie. No niestety, kiedyś może coś z tym zrobią i może zacznie, powiedzmy sobie, być bardziej widoczne, jak gościu strzela, nie? Bo ja też zauważyłem, że na karmierze admina jest lepiej widoczne są strzały. Patrzcie, tutaj mamy, mówiłem, UKF, schował się w domu, wszedł na plecy, ściągnął już jednego, ma fajny karabin STG-44, to jest kawał dobrej maszyny i postawił sobie za punkt honoru, że ataki trzy kropki, przejdziecie tędy. Ja tego będę w domu bronił i już. No i muszę wam powiedzieć, że kawał roboty robił, bo tam jak tylko zerkałem sobie na mapę i zerkałem w tamtym kierunku, to on dalej w tym domu był i trup słał się gęsto, tak jak widzicie w tej chwili. Kolejny żołnierz padł jego ofiarą. No i muszę powiedzieć, że skutecznie tutaj stopuje przeciwnika, nie? No bo przed sobą ma, powiedzmy sobie, cały skład wroga. No i nie wiadomo, ilu jeszcze tutaj żołnierzy nieprzyjaciela przyjdzie. No, tutaj paru żołnierzy niemieckich postanowiło się przedrzeć za linię kolejową w poszukiwaniu przygód i rozrywki. Jeden w sumie przed chwilą bardzo dobrze to zrobił, się rozerwał, dosłownie granatem został rozerwany, więc to może być bardzo, bardzo rozrywkowo. Ja powiem tak, no Gomez niestety też padł. No chłopaki tutaj puszczają, zobaczcie, coraz, o, ale tutaj kurde, normalnie tam kolega w tym budynku robi robotę. Popatrzcie, tutaj kolejnych trzech padło. Dobrze ustawiony nawet jeden żołnierz potrafi w tej grze przytrzymać całą drużynę. To jest to. Patrzcie, chyba UKF wkurzył przeciwnika. Fischer i Iras postanowili do niego wejść, ale kurde, Fischer już tutaj, Iras już padł, Fischer już padł. No normalnie UKF tutaj, no, kopie i drażni to gniazdo os, nie? Mamy kolejnego żołnierza amerykańskiego, który wchodzi. Przekrój budynku wam dałem. Ojojoj.
wujka ze szkolenia CQB, niestety dla Amerykanina tutaj nie było odpowiedniego szkolenia. Najpierw wchodzimy i sprawdzamy każdy corner, zanim wejdziemy do pomieszczenia. No i zobaczcie, dwóch kolegów leży, zrezygnowało z natarcia, stwierdzili, nie, no oni zobacz, jeden wszedł, drugi wszedł, trzeci wszedł, kurde, tam wszyscy poginęli. Co my z tym fantem zrobimy, nie? No wiadomo, moi drodzy, albo miotasz płomieni, albo po prostu zarzucić go przez okno granatami, jak jest taki skurczybyk, albo po prostu szaszela na budynek i już. No ale dobra, lećmy dalej, co tutaj się kurczę. Sowiczka, tak, pewnie i Wiking skradają się przy murach, starają się obejść ten paskudny budynek. No i już jak widzicie, no... Chyba UKF padł w końcu. Chyba go dorwali. Nie, jest, zobaczcie, kolega do niego tam... A jest, dalej się trzyma. Na dachu budynku. Chyba się tam zadomowił. No ale dobra, przejdźmy dalej. PZ4 wjeżdża na punkt. Fajnie. W końcu jakieś wsparcie pancerne. No oczywiście troszeczkę czasu minie, zanim można zrespić ten czołg. Szczególnie też patrząc na przykład na zasoby. Ważne są zasoby. Moi drodzy, nie zapominajcie budować zasobów. Pamiętajcie, że możecie budować zasoby, zanim się jeszcze runda, tak na dobrą sprawę, zacznie. Więc nie oszczędzajcie sobie, budujcie i pamiętajcie, że supply truck jest zawsze dla inżyniera, zawsze dla składu logistycznego, pamiętajcie o tym, dobrze? Dobre nawyki, pamiętajcie, kapitan zawsze stara się wam dobrze doradzić, tak żebyście po prostu nie irytowali innych graczy, którzy no, chcą tą ciężarówkę, bo chcą wybudować, a wy weźmiecie sobie ją po prostu tylko po to, żeby podjechać sobie na punkt, nie? Do tego są ciężarówki transportowe, a do ciężarówki z zaopatrzeniem są dla składu logistycznego. Więc pamiętajcie o tym, dobra? Dobra, PZ4 jeździ, jedzie, otrzymuje ogień od czołgu tam tego lekkiego. No i muszę powiedzieć, to jest takie, wiecie, rzucanie kamieniami normalnie, kurde, w słonia. Tutaj za wiele nie zrobią, chyba żeby tam z drugiej strony 7-6 wyjechała, no to wtedy mogliby tutaj sobie powalczyć. No i w tej chwili tutaj muszę powiedzieć, że stanowi taki trzon tej obrony ta PZ4, naprawdę, bo kurde, Belek stanął w dobrym miejscu, naprawdę w dobrym miejscu, ale problem jest taki, że oni w ten punkt tracą. No przewaga tutaj Amerykanów na tym punkcie rośnie, jest ich coraz więcej po drugiej stronie. Coraz więcej, no tu co pojedynczy żołnierze niemieccy próbują jeszcze wypchnąć przeciwnika i powiedzmy sobie uprzykrzyć mu życie, ale no to jest za mało, wszyscy do kółeczka, bo coś ja tutaj widzę po obrazie przed sobą, że ten punkt zaczyna schodzić, czołg się cofa, podejrzewam otrzymało jeden, drugi strzał za dużo, no i też moi drodzy, no, powiedzmy sobie tak, czołg tak wysunięty jest wrażliwy na ogień no, drużyn przeciwpancernych. No kurze, Balek, tutaj zobaczcie, paskudny pijak razem z drużyną, coś tam kombinowali na tyłach wroga, no ale tutaj mamy Houston, we have a problem, Amerykanie atakują z zatorów, atakują od tyłu, tak jakby troszeczkę uśpili powiedzmy sobie Niemców. Idzie kolejny bombing, tym razem niemiecki, na przeczyszczenie tej linii za torami kolejowymi, takim rzutem na taśmę, ale taki no średnio udany, muszę powiedzieć. Tutaj większy problem z tyłu, tutaj już spokoju w tyłach nie ma. No i PZ4 też jest w opałach, że mu jeszcze nikt, powiedzmy sobie, nie podłożył niczego na pancerz, to normalnie cud. Zobaczcie, tam u góry ekranu widzicie, kropeczki się poruszają, coraz więcej żołnierzy. Jorszka, z przodu to sobie można, kurczę, Belek, podrapać się po nosie, a nie strzelać w czołg. Czołg obchodzimy z boku lub z tyłu, inaczej do niego nie strzelamy. Czołgi z przodu i w życiu prawdziwym mają najmocniejszy pancerz i naprawdę można sobie tylko pójść ten pancerz wypolerować, tak jak i sobie po prostu czolisko, nie? Także pamiętajcie, atecy drodzy, strzelamy z boku lub z tyłu. Nigdy z przodu, bo z przodu nie ma to najmniejszego sensu, nie? Oczywiście fajnie tutaj żołnierze zademonstrowali, co robimy, gdy jedzie czołg i nie mamy czym się z nim bić. Chowamy się za murem i tutaj powiedzmy sobie Grampa, Dirty Grampa wszedł i po prostu wyjaśnił Amerykanów, którzy nie patrzyli, nie sprawdzali sektorów, nie pilnowali swoich flank, moi drodzy, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, gdy poruszamy się w grupie. Jeden patrzy do przodu, drugi patrzy w lewo, drugi patrzy w prawo.
No i w ten sposób osłaniamy się, a nie wszyscy trzej giniemy od jednego gościa, bo nikt nie spojrzał w wyrwę w murze. Dobrze, moi drodzy, ale popatrzmy na to, co się w tej chwili dzieje. Idzie kolejny bombing i to jest amerykański bombing. Idzie w punkt. O kurza, stopa chyba nawet będzie bardzo efektywny, nie tylko efektowny. Ojojoj, przerzedził on tą obronę i to dość mocno, muszę wam powiedzieć, no w tej chwili jest czas, w tej chwili albo atak, albo rybka, albo pipka, także wchodzimy, no widać, że Amerykanie wchodzą, no ale tam mają problem, no niestety w tej chwili wykolejony pociąg zszedł, dlatego że Niemców było za mało na punkcie, po prostu za mało na punkcie, pozwolili się wypchnąć, no i teraz zobaczymy, moi drodzy, teraz centrum miasta, tutaj zawsze bardzo lubiłem się bić, dlatego że te budynki, alejki to jest idealna sprawa do tego, żeby po prostu piechurzy. To jest raj dla piechoty. Ktoś, kto lubi pojedynki piechoty, to myślę, że tu w tej chwili będzie miał na co popatrzeć, moi drodzy. No, oczywiście garnizon w standardowym miejscu, bo jest to standardowa pozycja dla garnizonu. Tam za tym domem od strony klasztoru, ale jak widzieliśmy przez chwilę tam biegł komander, no i popatrzcie, jaka piękna pani ze skrzydłami. No, oczywiście bardzo ładnie ten ryneczek wygląda. Popatrzcie jeszcze, jak jest tutaj w miarę spokojnie, bo za chwilę coś czuję, że rozpęta się tutaj istne piekło. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, składy easy. Tam jeszcze, kurczę, Leo, czy tam Fox i inni, moi drodzy, tam już nie ma czasu na walkę, tu już trzeba redeploy robić. Przypomnę wszystkim, no nie mówię tu do stałych bywalców, którzy zapewne o tym wiedzą, ale trzeba redeploy zrobić po utracie punktu, tutaj bez względu na to, czy się jeszcze bijecie, czy nie, trzeba robić redeploy i odradzać się na garnizon na kolejnym punkcie, by wzmocnić i zacząć obronę kolejnego punktu, by nie dać się zaskoczyć, bo im szybciej zajmiecie pozycję, tym to na pewno lepiej. No i widzimy tutaj żołnierz niemiecki, czyha na Irasa. Iras też budynku jeszcze nie sprawdził, ale Iras powiedział, a piernicze, to nie będę tutaj przygód szukał, pójdę sobie dalej. No i poszedł sobie żołnierz dalej. Dobra, biegnie sam na punkt. Gdzie jest jego skład? W sumie nie wiem, no taki, kurde, powiedziałbym odważny żołnierz. No tutaj witaj w Hellet Luz, czyli kule obijające się od worków, z tego względu, że byłeś w nich za blisko, pomimo tego, że niby był prześwit, to i tak go jeszcze nie ma. No ale to jest typowe dla Hellet Luz, tego chyba nigdy nie naprawią, tak mi się wydaje, tak jak pociski zatrzymujące liście zatrzymujące pociski czołgowe, no ale cóż, no jest to tylko gra, prawda? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, Niemcy tutaj starają się wypchnąć tą alejkę, jest to bardzo ważne, by nie zostać zamkniętym w samym centrum tego punktu, z tego względu, że tam później po prostu artyleria, naloty, bombing mogą bardzo, bardzo życie uprzykrzyć. No, tutaj starają się wypchnąć do tej linii okopów, do tego przed takiego, ja wiem, przed centrum, taki park. No, ale zobaczcie, Trello.pl już jest tam w alejce. No i stanowi taką szpicę dla swoich kumpli, taki wyznacznik, panowie do mnie, no bo ja to zawsze, jak gdzieś się przedrę, no to krzyczę, panowie na mnie, kurde, jest przejście, dawać tutaj, no i zawsze się zaraz, kurczę, robi normalnie, mnożą się wszyscy jak karaluchy, no i patrzcie, jeden poszedł, Itachi, Ragnar w pojedynku, no ale Ragnar, kurde, Belek, tam masz ten, ja bym tak nie wiem, może granat taki wymierzony, jak w CS-ie, gdzieś tutaj na jakąś linię, niecelny granat, to nie był dobry granat. Tutaj granat powinien pójść nad tym kominem, jakby ci się udało nad ten komin zza budynku rzucić, to wtedy byś w niego idealnie trafił, taka mała podpowiedź. No i zobaczymy, mamy coraz więcej Amerykanów podchodzących na punkt, oni też się odrzucają granatami, mamy tam private parts, to jest bardzo fajny taki słowotwór angielski, nie? Private parts się mówi na te części poniżej pasa, nie? No i tutaj wiadomo, o co chodziło graczowi, bardzo, bardzo fajny taki nick, słowotwórczy. No także tutaj zobaczcie, Niemcy zostali poskładani, tylko że tutaj no koledzy się zastanawiają, o w tej chwili tutaj trollo, czy tam kurde ten zapłacił, o private parts też, no mógł swoje private parts zobaczyć z bliska, a nie, zdołał się wycofać, ale kogoś tutaj rozsmarowało na tym chodniku, nie, no coraz więcej Niemców, coraz więcej, no widzimy tak, proszę bardzo, kto jest naszym najlepszym przyjacielem strzelca lekkiego karabinu maszynowego, no kto, no gruzy, tam się może schować,
zachować i ten, no pięknie, patrzcie, normalnie Rambo i Itachi, ale no, tutaj na Rambo też się dostał w czambo, kolega sprytnie poczekał, aż się wyprztyka z naboi i po prostu sprzedał mu parę strzałów. Garnizon na punkcie zagrożony, widzimy, że tam drużyna amerykańska nieźle dopycha i to dość mocno od strony katedry. Zaraz się tam przeniesiemy, jak tylko tutaj sytuacja troszeczkę się wyjaśni. Widzimy, że Amerykanie wchodzą do tego budynku. Jakby zajęli ten budynek, to by była bardzo, bardzo zła sytuacja. Dobra, popatrzcie, katedra całkowicie oparowana przez drużynę amerykańską. No bardzo, bardzo niedobrze tutaj. Ta katedra powinna być pilnowana. Dla skutecznego utrzymania tego punktu ta katedra zawsze musi być pilnowana i w rękach obrońców, dlatego że tam jest high point tak zwany. Tu można postawić garnizon, stąd można koordynować atak na tył, na flankę. No i to mówię, tak, to jest bardzo niebezpieczne. Puszczać przeciwnika, by zajął to. No popatrzcie. Kąt Korski, kurde belek, działał tutaj ze strzelbą. Navy.pl, no coraz więcej Amerykanów tutaj wchodzi. Crate zupełnie nieświadomy tego, że kurde od prawej flanki wchodzi tam cała drużyna amerykańska, stawia sobie nody. No z jednej strony bardzo dobrze, że chciał te nody postawić, miejsce na nie jest dość od, czyli dość dziwne. Moi drodzy, szkopskie synki, kurcze belek, no normalnie zapominają o tym, że wróg ich atakuje. Nie wiem, czy tutaj komunikacja troszeczkę siadła, ale Dave się ostrzeliwuje. Zdjął jednego, zdjął drugiego, ale Amerykanie na tym nie poprzestaną. Także już mamy niemiecką drużynę związaną na dwóch frontach, powiedzmy sobie, czyli od przodka i od boczku. A w tej chwili, jak widzimy, tam Private Parts wszedł z alejki, przed którą przed chwilą jeszcze Niemcy, znaczy Amerykanie, nie wchodzili. No, kurde belek, zaczyna to bardzo, bardzo niepokojąco wyglądać, nie? No, czaję się. No i tyle z tego czajenia wyszło. Rozerwał się chłopak. No, następnym razem nie czaj się, a biegnij. Także Mortimer chciał tutaj troszeczkę z miotaczem podziałać. Ja wam powiem tak, ten miotacz jest troszeczkę taki sraki. Wiecie co? On fajnie wygląda, ale jest mało efektywny. Efektowny, mało efektywny. No ale cóż, można też go wykorzystać, no ale tak jak mówię, Jezus Maria, co tutaj, tu się właśnie zaczyna. Mówiłem wam przed chwilą, żebyście sobie popatrzyli, jak tutaj jest cicho i spokojnie. No i stanie na powiedzmy sobie, na skrzyni w środku punktu, nie jest tego. Ja myślę, tak patrząc, obserwując grę niektórych zawodników, myślę, że w ogóle nie patrzą na mapę. Nie patrzą na mapę z tego względu, że nie wiedzą, co się dzieje, że wchodzi przeciwnik im z flanki, zajmuje im teraz budynek, który jest, powiedzmy sobie, newralgiczną częścią obrony, powinien być, stanowić newralgiczną część obrony tego punktu, bo oddany będzie naprawdę stanowił taki cierń w boku obrońców. Popatrzcie, już od katedry cały czas idą Amerykanie. Bardzo, bardzo ciężko będzie coś z tym zrobić. Ja naprawdę nie widzę szans na to. W ogóle zastanawia mnie, dlaczego część drużyny niemieckiej jest tak bardzo, bardzo mocno rozproszona. No ale też biorę pod uwagę to, że jest to random, czyli bardzo dużo randomowych graczy gra po prostu w tej chwili na serwerze. No i tak jak tu wcześniej słyszałem tutaj SL, to mówili, że no mam tutaj jednego, dwóch ogarniętych ludzi, ale reszta się zupełnie nie chce komunikować. Moi drodzy, mikrofon, sprawnie działający mikrofon, nie? Pamiętacie o tym. No popatrzcie, jeden, drugi, trzeci, leżą sobie chłopaki, obrzucają się granatami, co nie zdążyli uciec. Kurwa. Mielonka Karentę, kto zamawiał? 5 Amerykanów zmielonych razem z budą i częścią gruzów. No, dlatego nie stoimy jeden na drugim i nie rzucamy w siebie granatami, bo jeden kolega z granatem nawet tym upadnie, bo zostanie zastrzelony i już nas nie ma. No, muszę powiedzieć, ja bardzo dziękuję panom, bo dostarczyliście mi troszeczkę pięknego footage'u. No, ale Amerykanie się nie poddają, idą fala za falą normalnie, kurczę belek, nie ma, że ktoś ich złamie. Niemcy tak samo, po prostu idą jeden za drugim. Wiele w tym nieładu, mało w tym składu, ale jest to bardzo, bardzo, powiedzmy sobie, entertaining, nie? Czyli dostarcza mnóstwa wrażeń, bo chłopaki tutaj naprawdę oddali część
oddali część punktu, część tego centrum. No i popatrzcie teraz, chłopaki z Watach i NZN przyczaili się w budynku. Idealna pozycja, idealna oczywiście do momentu, w którym nie dostaniemy gdzieś tutaj z Panzerfausta, nie? Ale no, wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie dla drużyny niemieckiej z tego względu, że zobaczcie, co się dzieje. Z trzech kierunków chodzą do nich Amerykanie i nawet nie kupują biletów, nie? Także zastanawiam się, gdzie są składy odpowiedzialne za obronę tutaj poszczególnych sektorów. Moi drodzy, to jest ofensywa, tu bronimy punktu. Nie wiem, czy część poszła odzyskiwać ten stracony punkt, tak się troszeczkę zastanawiam, ale wiecie co? Coś mi się widzi, że kurde, tutaj to wszystko będzie wisiało na tym jednym garnizonie. No i dopóki ten garnizon stoi, to wszystko jeszcze jest w miarę, bo może się na nim respić mnóstwo ludzi, ale tu, kurde, będzie coś, czuję ostro. Patrzcie, koledzy skradają się tutaj przy murze, nieświadomi tego, że za plecami w alejkach pełno roi się od Amerykanów. No w tej chwili bije tutaj artyleria, wyraźnie bije w punkt artyleria. W tej chwili jest mi... O, kurza, stopa. No i się właśnie chłopak rozerwał. Kolejny tutaj padł. Ja mówię, że to będzie naprawdę ostre. Ostre. Tutaj kolega też się chował. Też już go artyleria pociągnęła. Ja wam powiem tak, że zapowiada mi się tutaj naprawdę na, kurde, niezłą jatkę. Patrzcie, żeby było mało, to jeszcze przyjechał sobie czołg lekki. Chryste, panie, to chyba... Nie wiem, czy widzieliście te nogi i korpusik, który poleciał. Ja tu o czołgu lekkim, a tam katam, kurde, gościu się rozerwał. Bomba, no. To jest piękne w tej grze, że naprawdę te efekty goru. Kurde, sorry, ale po prostu jak na to patrzę, to aż wycieraczki chce mi się włączyć, nie? Efekty goru są niesamowite w tej grze, nie? Dobra, słuchajcie, jak widzimy, czołg lekki przyjechał, ostrzeliwuje się, no pewnie do czasu, aż nie dostanie z artylerii, albo go jakiś atek, tylko zastanawia mnie nadal mała liczebność obrońców. Tu obrońcy naprawdę mogliby się postarać o to, żeby odciąć przynajmniej jedną czy drugą linię ataku amerykańskiego, dlatego że będzie naprawdę bardzo ciężko opanować i utrzymać ten punkt w tym momencie. O, czy ja słyszę Lusza? Tak, Lusz jedzie na ratunek. Skąd ten Lusz się tutaj wziął? Nie wiem, zebra.pl, gdzieś tam daleko. Tutaj Loco chyba, no, stara się utrzymać, nie wiem, tak na dobrą sprawę, czy to jest obrona strefowa, czy takie były założenie taktyczne, czy po prostu, no, każdy ham skrobie sobie rzepkę sam. No, w każdym razie Lusz jedzie na ratunek, no, daleko nie zajechał, tak myślałem, że tak to się dla niego szybko skończy. Ogarnięta drużyna amerykańska, jeden, drugi, kurde, i na dechy. No i zobaczymy teraz, czy nastąpi atak zmasowany, atak piechoty. Ja wam powiem tak, no, mają wsparcie czołgu lekkiego, czy ten czołg ich wesprze w tym ataku, czy się wycofa. Oni cały czas, zobaczcie, tamtą alejką z prawej strony starają się wejść i to robią z uporem maniaka. No wiadomo, jak bijesz wystarczająco często i mocno głową w mur, to w końcu go przebijesz, nie? Także tutaj patrzcie, chłopaki, tutaj Medykame i Godol siedzą w tym budynku, usadowili się w nim i tak sobie czekają. Mówię, no kurde, jak nam tutaj dobrze, nikt nas nie atakuje, nikt nas w sumie nie wywiera na nas żadnej presji. No to co, mamy dach, mamy ściany, możemy sobie troszeczkę postrzelać, no i w sumie paraliżują, bo z góry tutaj wszystko widać, łatwo jest ustrzelić przeciwnika, który gdzieś się czai, troszeczkę osłania Niemców tutaj to drzewo, ale popatrzcie na to, co się dzieje w ogóle, kurde, jest taki miszmasz tygodnia w tej chwili, że gdzie nie pójdziesz, to jest, no powiedzmy sobie, miks, no i w tej chwili, kurde, Belek, ten bombing, myślę, że zrobił robotę tutaj dla drużyny amerykańskiej. Ojej, zrobił robotę. Zobaczcie, drużyna amerykańska w tej chwili może sobie przyatakować troszeczkę. Nie wiem, czy pójdzie znak, sygnał, panowie, teraz. No bo w sumie w tym trybie, jak puszczam bomby, no to wtedy wjeżdżają pojazdy, zalewa to wszystko piechota i tak to powinno być skoordynowane, bo inaczej puszczanie bombingu to jest tylko łapanie kili. No, ale tutaj jeszcze ten bombing na szczęście nie trafił w garnizon. Mówię na szczęście, ale zobaczcie, co tu się dzieje normalnie, jak mrówków tych
Niemców jak mrówków. No coraz mniej pola, powiedzmy sobie, tej przestrzeni życiowej drużyna niemiecka ma na tym punkcie. Jaszczur, Kozioł starają się tutaj, Grampa, kurde belek biegnie, raszuje ten budynek, podejrzewam, że chce wpaść, już widzi te 5-6 kili w oczach, ale to nie takie hopaj siupaj, chociaż zobaczy, jednego udało mu się tam zdjąć, ale tutaj trzech kolegów od niego obok padło. Okuń, Chryste Panie, nie wiem z czego Okuń dostał, ale chyba z shotguna, bo się rozerwał na dwie części. Normalnie aż mu rączki odpadły. Grampa chyba z shotgunem lata. No, patrzcie, mamy I'm easy siedzi z MG-tą. No. Ja wam powiem, centrum zaczyna schodzić. Mamy sporo nowych graczy, mamy sporo doświadczonych graczy, ale tak w sumie zawsze było w Hell Let Loose, nie? No, nowi gracze uczyli się od tych starych. Tutaj Jorszka, no nie obcyngalał się w biegu, co tam kurde, z bazuki sobie przywalę tutaj w bok, nie? No bo czemu nie, jak mam, to strzelam. No lepiej by strzelił w to okno na górze. No i zobaczcie, starają się już tutaj, Amerykanie wchodzą do tego budynku. Jeszcze nie wychodzi im czyszczenie tego budynku, ale moi drodzy, gdy ktoś rozgarnięty podejdzie w końcu i podłoży pod ten budynek Sachela, zamiast do niego wchodzić, po raz kolejny powtarzam wam taką radę, Sachel przy budynku, niekoniecznie w budynku, niekoniecznie na ścianie, obok budynku, i wyczyszczony zostanie budynek. Także pamiętajcie o tym, słuchajcie kapitana, od czasu do czasu dobrą radę wam sprzedam, nie? No i słuchajcie, tutaj normalnie wybuch za wybuchem. Pięknie to zaczyna naprawdę wyglądać. Ja wam powiem, że ciężko jest ogarnąć. Patrzcie, mamy kurczę Mordimer z miotaczem ognia, smaży Krejta. A czemu by nie? Smażony Szkopik, tylko że na szczęście jakoś to do niego chyba nie dociera. Krótki jest ten płomyk, no ale w sumie no czego oczekiwać, żeby to na 100 metrów waliło, nie? Choć mogłoby się troszeczkę dłużej palić, nie? Tak żeby no wiadomo, jak miotaczem ognia po czymś smalniesz, to się od razu nie gasi, nie? No ale Amerykanie sobie coraz lepiej poczynają. Chryste Panie, tam chłopaki normalnie bardzo rozrywkowi byli ze Stanów Zjednoczonych. Mokra plama po nich została na chodniku. Tutaj widzę bazuki lecą z dachu, z wieży katedry. No i naprawdę, zobaczcie, Niemcy ograniczeni są może do 10 metrów kwadratowych na tym punkcie. Wystarczy jeden dobry Sachel. Pomyślcie sobie, żeby ktoś tutaj teraz tego Sachela położył ze 20 kili murowanych, tak na dzień dobry, nie? Tak jak to oglądałem, to właśnie tak mi się kurczę to jakoś skojarzyło, że no aż się prosiło. Patrzcie, czołg amerykański Sherman wjechał na punkt. Obsada, jeden osobnik czołgu, nie popieram absolutnie, bez względu na to, kurde, czy był skład, czy nie było, trzeba sobie dobrać. Jedna osoba w czołgu, kurde belek, w 7-6, no po prostu masakra, nie widzę tego, nigdy tego popierać nie będę, bez względu na to, jak zacne zamiary były czołgisty. Co trzy pary oczu, to nie jedna, gdzie załoga, no nic, dobrze, ale stoi, walczy, ostrzeliwuje się z KM-u, ostrzeliwuje się też i z działa, także no jest, powiedzmy sobie, sama obecność tego czołgu na pewno troszeczkę animuszu tutaj kolegom z drużyny amerykańskiej dodaje. O, popatrzcie, Rising, bardzo ładny strzał, wszedł, ściągnął, przebieg dalej, bardzo ładnie wykonane, naprawdę, kurde, profeska pełna. No tutaj chłopaki z drużyny niemieckiej Houston, we have a problem, nie, no bo jak oni zamierzają to wybronić, nie daj Boże, tam wpadnie ktokolwiek, kurde, dobry granat rzuci. Oj, popatrzcie, jak to wygląda, popatrzcie, jak otoczona jest w tej chwili drużyna niemiecka. Tam widać, że coś jeszcze na Sołcie tutaj mają, powiedzmy sobie, ten garnizon, no ale no ciężko będzie tutaj coś wybronić, gdy wpuszczamy, powiedzmy sobie, Amerykanów między nas. No i popatrzcie, private parts, super, normalnie ja bardzo, bardzo lubię, jak ktoś biały kamuflaż zakłada na miejskie mapy, na mapy zielone, bo to jest po prostu tak, jakby się krzyczało: hello, jestem tutaj, zastrzelcie mnie, mam tak zwany death wish, czyli życzenie śmierci.
moi drodzy, bo pamiętajcie o swoich loadoutach również. Macie zawsze możliwość zrobienia sobie dwóch i no, po zmianie mapy no, zmieńcie sobie na zielony, prawda, kamuflaż na takich zielonych mapach. Będziecie mieli się rzucali w oczy. Oj, popatrzcie, tak, 7-6 cały czas tutaj stoi. Lekki czołg cały czas stoi, nie wiem, czy z niego załogan sobie po prostu wyszedł. Jest to taka bardzo dziwna sytuacja, że mamy w sumie dwa niepilnowane pojazdy. I popatrzcie, NZN, UKF kładzie, położył Saszelka, na ten Ragnar położył Saszelka i zaraz będzie drużyna amerykańska, minus dwa pojazdy opancerzone. Także, no... tak się właśnie kończy wjeżdżanie czołgiem między budynki bez osłony piechoty, bo no po prostu piechota zeszła, odparowała, no i tak to jest, no tak to wyszło. Dobra, teraz jak widzimy bardziej od tyłu wchodzą Grampa, tam trup ciele się gęsto, popatrzcie, pięknie, dwa czołgi, dwa pojazdy mechaniczne, w sumie jeden czołg ciężki, drugi czołg lekki, wyleciały w powietrze, odparowały, także game set and match, tutaj już Państwu podziękujemy. Obrona jednak robi troszeczkę tej roboty. No jednak tutaj mamy problem. Chryste panie, ten strafing round był też super. Rozsmarował tam Hansa normalnie, który biegł po marmoladę. No i zobaczcie, ten budynek z prawej strony wrócił w ręce niemieckie. Tam UKF z chłopakami robią robotę. No ale Niemcy, tutaj Amerykanie coraz bardziej napierają na ten punkt. Napierają. Zobaczcie, znowu tak jakby drużyna niemiecka starała się wyczyścić część mapy i trzymać jedną stronę po prostu. O, patrzcie, jaki szalony rajd normalnie, jaki szalony rajd lekkim czołgiem amerykańskim. I muszę powiedzieć, że kurde belek, no, to się mogło bardzo źle skończyć. Nie wiem, czy on trafił w garnizon, czy nie. Nie, garnizon jeszcze stoi, także tutaj drużyna niemiecka miała bardzo dużo szczęścia, bo gdyby, kurcze belek, ten czołg trafił obok w garnizon, no to by było po garach i po szansie na obronę, prawda? Także na razie, z tego co widzę, to więcej Niemców jest poza punktem niż w punkcie, co mnie zaczyna bardzo martwić. Chryste panie, normalnie gor, kurde, chłopaki padają jeden za drugim, tu nie szczędzą wysiłków, szaleni. Muszę wam powiedzieć, że tak jakby nie mieli jakiegokolwiek, no po prostu takiego, kurde, instynktu samozachowawczego. No tutaj widzę, że kolega Rejzik, powiedzmy sobie, no, z językiem polskim zna bardzo ubogie słownictwo. Ja też bardzo na przykład nie lubię, jak się mocno rzuca mięsem. Ja wiem, że ktoś może w nas strzelać, walisz po swoich, ale nie, po prostu, kurde, na tym muszę popisać się, jakim jestem mężczyzną, także ja tego rodzaju zachowania będę, powiedzmy sobie, będę jakoś piętnował, dlatego że kultury, moja droga polska publiczności, kultury osobistej, proszę, bo tutaj też i dzieci, i młodzież gra i trzeba ich uczyć poprawnej polszczyzny, a nie, powiedzmy sobie, łaciny podwórkowej. Także, no, Amerykanie podchodzą, mamy tutaj, kurde, ciężki karabin maszynowy, mamy tutaj szpataj, leci. Wchodzą, garnizon zszedł, popatrzcie, jak tutaj, kurde, jest normalnie mokro i czerwono, tutaj Niemcy się niemalże rozsmarowali, poszło parę granatów, no i chyba już jest, powiedzmy sobie, po tym punkcie, dlatego że nie sądzę, żeby tutaj Niemcy byli w stanie coś zrobić. Fudala Tomek przed, pięknie jest, kurde belek, chyba Tomek nie wierzył w to, co widzi, albo był na AFK, bo po prostu, kurde belek, nie zdążył zareagować. Mnie tylko zastanawia cały czas jedna taka sprawa. Dlaczego tak wielu żołnierzy niemieckich było poza punktem, gdzieś tam, powiedzmy, na obrzeżach, a nie tutaj w punkcie. To mnie bardzo zastanawia, czego oni tam bronili i do czego dążyli. Moi drodzy, ofensywa to jest, tak jak powiedziałem, bardzo specyficzny rodzaj rozgrywki. Tu bronimy punktu, na naszym priorytetem jest obrona tego punktu. Może być oczywiście obrona aktywna, czyli jedna bądź druga drużyna stara się przeciąć gdzieś atak przeciwnika, ale nie tak, że mamy, kurde, sektor dalej, praktycznie rzecz biorąc cała drużyna niemiecka, a na sektorze, tu, w którym znajduje się punkt, nie ma nikogo. No tutaj obrona jednogarnizonowa właśnie w ten sposób się kończy, ale i tak moim zdaniem drużyna niemiecka tutaj bardzo długo wytrzymała. Także fair play dla tych wszystkich, którzy respirują
topili się w centrum miasta, którzy ginęli na tym garnizonie, którzy starali się i takie drobne pytanie do tych wszystkich, którzy byli na obrzeżach i tam w sumie, no, ja wiem, że część powie, że starała się z flanki zajść, ale tu trzeba by było od tyłu, ze dwoma, trzema składami wyczyścić ich z pleców, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No, na pewno komander starał się tutaj organizować, ale wiadomo, jak też jest z posłuszeństwem nowo przybyłych graczy, powiedzmy sobie tak, czasem grają tak jak chcą, no i nic do nich nie dociera, wiem, przerabiałem to wielokrotnie, także no, ja powiem, często trzeba nerwo solu, żeby grać w Hell Let Loose, szczególnie gdy są darmowe weekendy lub no, gra trafia gdzieś za darmo na jakąś platformę, to wtedy można dostać białej gorączki, nie? No, ładnie to wygląda, muszę wam powiedzieć, wzgórze. Fajnie by było jeszcze postawić jedno czy dwa działka, a jeszcze fajnie by było, gdyby twórcy Hell Let Loose zdecydowali się na wprowadzenie do gry na przykład moździerzy, lekkich moździerzy, piechoty, drużyn moździerzy, granatów nasadkowych. Nie wiem, dlaczego tego żałują, dlaczego tego nie wprowadzają. To nie jest tak ciężkie do zrobienia. Jeżeli mamy już granaty, to jakim problemem jest stworzenie i wrzucenie granatów nasadkowych do gry? Przecież były one używane często i gęsto w trakcie II wojny światowej. Były używane moździerze jako wsparcie. No, czy zrezygnować na przykład z artylerii, bądź ograniczyć ilość tej strzałów artylerii, może wprowadzić te moździerze. No, trzeba coś zmienić, dlatego że po prostu rozgrywka troszeczkę się starzeje. Oczywiście ten, który umie obsługiwać artylerię, cieszy się na takim trybie, dlatego że, kurde, wychodzi z nim z fajną cyferką, z powiedzmy sobie seteczką kili albo ponad seteczką i to grubo, nie? I jest zadowolony. No, ci, którzy otrzymują ten ogień, już są troszeczkę mniej, więc no, tutaj muszą twórcy troszeczkę gry Hell Let Loose pomyśleć nad tym, co tutaj zrobić. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do punktu. O, widzę, jest paskudny pijak. Kurczę, Belek tam, ja, naprawdę on mi się tak w oczy rzucał, że ja nie byłem w stanie go nigdzie nie wypatrzeć. Paskudny pijak, jakim trzeba być pijakiem? Albo wiem, albo to jest takie przewrotne, bo po prostu nie pije w ogóle i sobie dał taki nick, że jest paskudny pijak, nie? O, wypatrzyłem Crispy Bacon, pozdrowionka. Tam gdzieś, kurczę, z składem zwiadowczym bardzo, bardzo, bardzo daleko działają na tyłach wroga, no ale zwiadowcy działają, rządzą się swoimi prawami. Powiem tak, no mogliby pójść i ściągać te garnizony, no i właśnie to chyba czynią, starają się zdejmować infrastrukturę przeciwnika, jakieś nody, gary i tak dalej i trochę się uprzykrzać. No i właśnie odnośnie tych zwiadowców, no to później zobaczycie jak to kurde Belek działanie naprawdę potrafi pomóc drużynie, moi drodzy. No widać, że tutaj Amerykanie nie obcyngalają się w biegu, bo naprawdę napierają, tak jak patrzę na ilość wojska amerykańskiego, która napiera do przodu, idą normalnie jak do siebie. No i zaraz zobaczymy, jak pójdzie tutaj drużyny niemieckiej obrona. Wysunięci są na jednym, na drugim skrzydle, troszeczkę jest płytkie to lewe skrzydło, można by było troszeczkę szerzej. I mnie tak zastanawia, dlaczego ci żołnierze niemieccy tak biegną do przodu jak szaleni i zwężają, powiedzmy sobie, rozgrywkę. O, popatrzcie. A to gość, o którym już wcześniej mówiłem, taki mały skurczybyk Adam. No i Adam postanowił, że będzie po prostu, no, uprzykrzał życie tutaj drużynie niemieckiej, jak i na poprzednim punkcie, tak i na tym i na pierwszym. Stwierdził, że no, po co mam się tłuc i iść od frontu, jak mogę sobie pójść od tyłu i ich tutaj troszeczkę pomęczyć. Postanowiłem się przypatrzyć, co tutaj będzie robił, jak wygląda jego proces myślowy. No i podejrzewam, że w tej chwili szuka garnizonu, szuka opików, no bo ja bym to robił właśnie. Szukał, lokalizował garnizony, szukał opików, zdejmował opiki, bo wiadomo, jak zdejmiesz opik i zdejmiesz SL-a, no to już skład nie ma gdzie się odrodzić. Jak zdejmiesz garnizon, tym bardziej. No ale został tutaj wypatrzony, jednak jego opik dalej tam stoi i tutaj do kolegi powrócimy. Także to jest myśl, którą zacząłem rozwijać, zanim przeszliśmy tutaj do Adama. Dlaczego mnie zastanawia bardzo, dlaczego tak wysunięta i spłycona jest tutaj z
zwężona obrona frontalna, gdzie nie lepiej byłoby zastosować, powiedzmy sobie, główna obrona na punkcie, wysunięty jakiś posterunek na lewej stronie, na prawej stronie, pomiędzy gdzieś czołgi, żeby to miało ręce i nogi, bo w tej chwili widzę, że wielu graczy biegnie po prostu do przodu. Zamiast siedzieć na punkcie, biegną do przodu, gdzie mogą po prostu zająć dogodną pozycję gdzieś w krzaku, niedaleko punktu i po prostu wypatrywać ruchów przeciwnika, który przecież do nich musi dobiec. W tej chwili, gdy na przykład mamy obronę, prawda, i bronimy, no to czekamy na ruch przeciwnika. Jeżeli możemy gdzieś go z flanki przeatakować i skrócić, o, popatrzcie, Adam tutaj wyczuł pismo nosem, wie, że go szukają. Słyszy na pewno, słyszy. Także chyba w miarę jakiś zestaw audio ma na uszach, albo w miarę głośniki, no bo słyszy, chodzą. No muszę powiedzieć sprytnie, bardzo sprytnie, lubię takie zagrania, bo to jest naprawdę coś fajnego, coś sprytnego i przede wszystkim coś innego, bo widać, że chłop myśli jak gra i to mi się bardzo podoba. Popatrzcie, stoi garnizon, przy garnizonie trzech ludzi. Odkryty niemalże. Gdzie jest obrona? Tutaj obrona powinna być bardzo, bardzo rozwinięta. Tutaj powinien stać pojazd jakiś, czy lóż, czy jakiś czołg z lewej strony. Ja mówię, wzmocnić w jakiś sposób obronę. Wzmocnić tą obronę właśnie ten. Nie, no tutaj kolega starał się powiedzieć tam czołgiście, czyli tutaj zaraz wam pokażę, starał się powiedzieć, że no masz piechotę wroga za sobą, zaraz cię wysadzą w powietrze. Alex Batu stwierdził, no nie wiem, czy jest może niepolskojęzyczny i nie zrozumiał, że ma saszela na sobie i wyleci w powietrze, pójdzie do Pietra. Także no tu już powiedzmy sobie drogę ma ułatwioną. Jedzie Tygrys, popatrzcie, z lewej strony widzicie Tygrys. Jedzie na punkt, ja podejrzewam, że ten Tygrys powinien stanowić taki trzon, wjechać po prostu na środek punktu, tam stanąć i tam stać wokół niego inżynierowie i powinien ostrzeliwywać się i wokół niego powinna być budowana obrona. W tej chwili tutaj żołnierze amerykańscy podchodzą z lewej strony do punktu, bardzo blisko garnizonu, nie powinni obrońcy do tego dopuścić, bądź po prostu zebrać garnizon, przestawić go bardziej do tyłu, bo w tej chwili jest wysunięty. Widzieliśmy tam z lewej strony, podjeżdża Sherman, oczywiście to jest chyba 7-5, to jest chyba tylko Hadesik, więc z Tygrysem szans wielkich nie ma, no ale Tygrys podejrzewam, że go jeszcze nie widzi, bo w tamtym momencie jak patrzyliśmy, to był za górą, no ale zobaczymy jak tutaj ten pojedynek pójdzie. No i zobaczcie, mamy odkrynięty, nie wiem co się stało, ale mamy odkryty garnizon, mamy kozła, który tutaj z MG-tą sadzi i w tej chwili już na pewno Amerykanie wiedzą, dobra, tutaj Niemcy mają garnizon, panowie, tutaj pójdzie bombing i podejrzewam, że zaraz tak się stanie. Popatrzcie, od czoła idą Amerykanie. Kurczę, Pelek, czy Niemcy czerpią na braki amunicji? Gdzie są te wszystkie MG-ty, które po linii krzaków powinny sadzić non-stoper, no bo tak na dobrą sprawę, jeżeli wiesz, że wróg naciera, no to wiadomo, że będzie nacierał za zakrycia, no to trzeba sadzić po tych krzaczorach. Idzie bombing poszedł środkiem, no taki powiedziałbym średnio efektywny. Tam złapie paru żołnierzy na tyle, ale jest, no powiedzmy coś tam poszło, coś się zadymiło, coś się zakurzyło, no i zobaczymy tutaj jak sobie poradzi. Straciłem na chwilę pole widzenia tutaj widzieliśmy lekki pojazd z prawej strony, no i czy im się tutaj uda coś zrobić, ale widzimy private party, ten wchodzą już na punkt, no weszli jak w masło, troszeczkę jestem zawiedziony tą obroną niemiecką, muszę powiedzieć, znowu bardzo, przepraszam, bardzo rozczłonkowana ta obrona niemiecka. Nie wiem, czym jest to spowodowane, no ale popatrzcie, wjechał sobie lekki czołg, wjechał sobie średni czołg. Gdzie jest Tygrys? Gdzie jest Tygrysiątko? Co się dzieje? Piechota po prostu, kurde, niemiecka wyparowuje. Lecą bomby. Tak troszkę nie rozumiem tego bombingu, może rozpoznanie pokazało, że tam było duże skupisko, ale to było duże skupisko parę minut temu. Już teraz duże skupisko jest na punkcie, tu by powinno pójść bardziej broken arrow, czyli po prostu zrzucam na swoje pozycje. I piękny granat tutaj chłopak, kurczę, się rozerwały.
No ale zobaczcie, mamy siołg średni, czołg lekki, wjechały na punkt, z nimi wchodzi piechota, starają się osłaniać. No oczywiście tutaj zobaczcie, OCM robi robotę i tu chłopaki też troszeczkę jeszcze się starają, ale trochę to za późno. Ojoj, wychodzenie na czołówkę, kurczę Belek, wychodzenie na czołówkę z czołgiem. Ja wiem, że jest to Hades, w sumie jeżdżąca kupa złomu, no ale ogólnie rzecz biorąc zawsze to lepiej mieć pancerz niż go nie mieć. No poza tym jego strzelba jest troszeczkę większa. No i co? No i punkt poszedł. No i moi drodzy, no i mamy ostatni punkt. Troszeczkę jestem zawiedziony obroną na tym punkcie, bo jak bronili się chłopaki w centrum miasta, to naprawdę, kurde, tam to już miałem taką nadzieję, że to jeszcze się utrzymają, a tutaj widzę jednak, że nie. Jednak czego nie można chłopcom odmówić, to jest to, że pomimo braku doświadczenia w wielu przypadkach, bo widzę to po rozgrywce i sposobie rozgrywki, po tym jak się, co po niektórzy poruszają po tej mapie, to na pewno odwagi, werwy i chęci na pewno im nie brakuje, bo widzę wiele rzeczy, które sprzyjają też, no powiedzmy sobie, obrazowości tej rozgrywki, czyli ich nieustępliwość i powiedzmy sobie ten taka, kurczę Belek, no odwaga, wręcz głupia niemalże odwaga, taka, że strzelają, tu wybucha, ale biegnę. To jest widać, to jest taka cecha nowych graczy. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to jest taka cecha nowych graczy, bo stary wyjadacz jak strzelają, to leży na ziemi, czeka, a może mu się znudzi, już nie będzie strzelał, to się podczołgam. Jak wysunę łeb, to wysunę go 10 metrów dalej. Podrzucę dym, a może poczekam jeszcze i tak się nie spieszą z tym atakowaniem. Jak już atakują, to tak atakują, powiedzmy sobie, wiedzą w co i kiedy. No i a tutaj jest dużo takiej przypadkowości. Popatrzcie, jak tam skład lewą stroną przez otwarte pole. Po co oni w ogóle biegli w tamtym kierunku? Moi drodzy, no po co? Tam jest redeploy i biegniemy tu, respimy się, osłaniamy swoje HQ, dolne HQ powinna być tam, powinny być skład na dolnym HQ odpowiedzialny za obronę tego HQ, by nie doszło do jego zablokowania. Dlaczego, Rutku, powiadasz tak? No a to dlatego, że jak zablokują ci dolne HQ i stracisz garnizon na punkcie, który bronisz, przy tym właśnie HQ, to jesteś w czarnej, powiedzmy sobie, czteroliterowej części ciała. Cześć, ten jeszcze raz Crispy Bacon, znalazłem cię, pisałem ci, że cię znalazłem, no ale żeś mi nic nie odpisał, diable rosochaty. No i dobra, słuchajcie, jak widzicie, na HQ właśnie dolne wbijają się Amerykanie. Oni stwierdzili, no odetniemy ich od HQ, jak ich odetniemy od HQ, odetniemy ich od czołgów, zaopatrzenia i od możliwości respienia się, nie? Popatrzcie, mamy jeszcze UKF, który gdzieś tutaj stara się, ja mówię tak dużo niezrozumienia troszeczkę w tej rozgrywce widzę, ale też wiem i mam świadomość tego, że jest bardzo, bardzo wielu nowych graczy. I teraz możecie wziąć sobie poprzednie, na przykład rozgrywki, na których grało bardzo wielu wyjadaczy i porównać je z randomami, nie? Na przykład bo to się gra zupełnie inaczej. Ja by jeszcze może w przyszłości tutaj pokuszę się o nagranie właśnie takich rozgrywek bardziej e-sportowych, gdzie już grają sami prosi i tam już te rozgrywki na pewno jeszcze inaczej wyglądają. Tak jak mówię, nie rozumiem wszystkich tych, którzy znajdują się z lewej strony na tym wzgórzu, atakując to wzgórze. Nie mam zielonego pojęcia, co w tej chwili robicie, czyli Ichi, tam Foxy i tam i spółka, tam was jest Z20, ja no po prostu nie rozumiem, nie kumam, dlaczego w ogóle tam idziecie i co wy tam ludziska robicie. Ja widzę tam część też i zagranicznych ników, widzę w ogóle garnizon postawiony w środku pola, co jest no dla mnie bardzo, bardzo dziwne, także wiem, że niektórzy powinni sekcję poradników na kanale odwiedzić. Myślę, że byłoby to bardzo, bardzo wskazane, dla co po niektórych, moi drodzy, tu się nie ma co obrażać. Helet Luz, trzeba nauczyć się grać, a żeby nauczyć się grać w Helet Luz, trzeba paruset godzin, nie 10-20, tylko trzeba paruset godzin, żeby nauczyć się dobrze grać w Helet Luz. No i jak widzimy tutaj, są grupki, które bronią tego punktu, które siedzą na tym punkcie i starają się. Ja tu jeszcze raz sprawdzałem po prostu rangi, no bo widziałem, kurde, patrzyłem
na to, co no, się dzieje. I mówię, no coś tu mnie nie tego, no i coś tu mnie nie halo, nie? O co tutaj chodzi? No i mnóstwo nowych graczy. Tylko że z tymi nowymi graczami to jest też tak, że niektórzy słuchają, a niektórzy nie chcą słuchać. Niektórzy są bardzo, bardzo krnąbrni. Popatrzcie, co się dzieje. Ostatni punkt jest atakowany w tej chwili od tyłu. Widzimy, że są odcinani Niemcy od HQ. Bardzo, 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 bardzo niebezpieczna sytuacja. Mści chuj. No taki nick, także YouTube niech się ode mnie odpierniczy. Niestety nikogo nie zemścił i padł, ale no nick masz też fajny, też mi się podoba. Dobra, nagroda druga. Dobra, chłopaki biorą się do obrony, no ale tutaj naprawdę nie można dopuścić do tego, żeby się zadomowili znowu Amerykanie, a widzimy, że garnizon amerykański ewidentnie powstał. Gdzieś tam prawy górny róg ekranu, jak widzicie w tej chwili, prawda? No, oj, patrzcie. Patrzcie, Pirk już jest bardzo blisko. Już jest bardzo blisko, zanim kolega, to chyba Fubar, tak? Mamy tutaj Godola z Watachy. Już są chłopaki. Tutaj, no, oj, to patrzcie, to precyzyjka poszła. Na co to precyzyjka poszła? Nie mam pojęcia zielonego, na co ten nalot precyzyjny poszedł, ale był zapewne niecelny. Podejrzewam, że był celowany gdzieś tam w garnizon bardziej. Wjeżdża ciężarówka. Amerykańska w ogóle w punkt. To trzeba mieć kurde jaja. Grampa normalnie z jajami wjechał sobie amerykańską ciężarówką na punkt. Kurde, powiem wam tak, rozwiązania to już taki. No jeszcze to trzeba było na tą ciężarówkę po prostu kurde Saszela pierdyknąć i nią wjechać na punkt. O, to by było coś fajnego. Także ja bym chciał to w następnej rozgrywce jakiejś zobaczyć, jak będę nagrywał Saszel na ciężarówkę i w punkt, moi drodzy. Macie tam bodajże 30 sekund, można ustawić i kurde zobaczyć, jak to będzie wyglądało, nie? Taki będzie Battlefield moment po prostu, no bo nie oszukujmy się, tak się kiedyś w Battlefieldzie robiło, prawda? C4 się kładło na pojazdy i bum, śru, i poszło. Dobra, słuchajcie, bardzo źle to wygląda, dlatego że Niemcy nawet znowu sobie po prostu walczyli w tej wojnie o tą przestrzeń życiową dla narodu niemieckiego i tutaj niestety coś tą przestrzeń bardzo, bardzo mocno tracą. No widać, że Amerykanie potrzebują nowych ziem na rozbudowę swoich farm, no bo trzeba gdzieś te burgery robić, prawda, i hot dogi, nie? No ale tutaj tak mówiąc pół żartem, pół serio, naprawdę źle to wygląda, dlatego że są w tej chwili atakowani znowu od własnych tyłów, czyli HQ jest odcięte. Mają jeden garnizon na punkcie, ten garnizon jest na wagę złota. Dalej nie rozumiem tych ludzi, którzy walczą tam na wzgórzu. Tu powinno naprawdę padać z ust SLi. Panowie, do punktu, do kółeczka, to jest nasz ostatni punkt. Musimy tutaj to bronić. Jakby się udało, to wypchnąć ich, pójść na ten garnizon tam z tyłu, ale teraz obawiam się, że już jest za późno, dlatego że są za bardzo zamknięci tutaj w punkcie. Ja rozumiem, powiedzmy sobie, powagę sytuacji i rozumiem też to, że no, byli na pewno ludzie, którzy na pewno takie rodzaje pomysły mieli, ale sam w pojedynkę to można sobie, kurczę, no niewiele zrobić w tej grze. Tutaj naprawdę trzeba by było zadziałać tą grupą całą. Pięknie tutaj, kurczę, bronią się chłopaki. Jeszcze Viking czołga się, ale to Viking to nie czołgamy się po bruku na środku drogi, tylko kurde belek normalnie gdzieś w trawie, no. No patrzcie, I am easy, leci MGTA. Ja powiem wam tak, tu chyba jest totalny chaos, bo po prostu jest taki przeplataniec amerykańsko-niemiecki. No kurde, belek, naprawdę totalny chaos. Zobaczcie, w jednym budynku są Amerykanie i Niemcy. Niemiec ten obiega wokół budynku, Amerykanie w niego strzela i na odwrót, kurczę. Popatrzcie, tutaj granat leci i taci niestety, kurczę, zszedł. Nie, ten w jego ręku został granat, który rzucał. Ja pierniczę, jakie mięso, jaki tu jest gor. Ja nie wiem, ja wiem na pewno, że musi się to wam podobać, bo to jest przecież piękne. Zobaczcie, jak Grampa wbił się w ścianę, po prostu bomba, nie? Ja jak oglądałem tą rozgrywkę, to mi się gęba non-stop śmiała i uśmiechała. Nie wiem, czy słyszycie, że po prostu głos mi już siada, bo gadam non-stop. Popróbujcie sobie w ten sposób porozmawiać przez godzinę, półtorej i zobaczycie, jak to wygląda. No i szczególnie, gdy na pewno tyle się dzieje, bo tutaj ciężko jest to wszystko słowami opisać, co się dzieje. W tej chwili Amerykanie wchodzą od trzech kierunków, wchodzą od
od HQ wchodzą od lewej, od frontu. Niemcy zażarcie bronią się jeszcze na punkcie, trzymając się dosłownie, no, opiczy kłak na tym punkcie ostatniego garnizonu. Tutaj powinny, to jest tak, dla mnie jest oczywiście łatwiej to powiedzieć, bo ja to widzę z góry, ja widzę, gdzie jest przeciwnik, ja widzę, gdzie są nasi. Dla mnie jest to oczywiście łatwiej powiedzieć, ale tu powinien iść las granatów. To jest rzecz, którą wielu nowych graczy nie używa, i to nie tylko w Helet Luz, ale w grze Squad czy Squad 44 również. Granaty po to są w wyposażeniu, żeby ich używać. Jeżeli macie podejrzenie, że tam jest przeciwnik, to granat. Tu widać, gary spadły, trzeba odbudować garnizon. Mamy tygrys, który tam gdzieś miałczy wokół tego pola walki, zamiast wjechać już na ten punkt, bo tutaj by miał przynajmniej ochronę, jakąś osłonę, powiedzmy sobie, swojej piechoty. No, tutaj palec na spuście się zaciął. Widzę, że ktoś oglądał filmik instruktażowy na TikToku, jak to żołnierz amerykański pokazywał niemieckiemu, jak używać karabinu maszynowego. This is machine gun. Hold it. No i dokładnie on to właśnie robi, także kto jeszcze nie widział, to odsyłam. Bardzo fajnie to wygląda, popatrzcie, żeby tu parę granatów spadło, tak odbiło się od dachu, ale by były, kurde, miny po stronie amerykańskiej, normalnie chyba by mieli naprawdę, naprawdę kwaśne miny. No tutaj zobaczcie, przeciwnik rozpoczął przejmowanie krytycznego sektora, jaka szkoda, bo naprawdę chłopcy bronią się, naprawdę czego nie można drużynie tutaj ani jednej, ani drugiej odmówić. Mówić, to jest serducha do walki, bo naprawdę nie liczyli się z tym, ilu ich zginie, jak zginą, bo to, co się tutaj dzieje, to jest prawdziwa mielarka do mięsa. To jest meat grinder na Karen Ten, moi drodzy. To jest po prostu meat grinder, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Takiego, tak dużej ilości goru dawno naprawdę nie widziałem. Tutaj chłopaki szły do boju, w ogóle nie zważając na to, ilu ich zginie, na to, czy granaty tam leżą, czy spadają koło nich, oni po prostu biegli. Chryste, panie, ale patrzcie, Niemcy utrzymali ten punkt, dalej się trzymają, to naprawdę będzie mission niemalże impossible wybronić to. Tygrys, niestety, mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Podbiegł do ciebie dziadek i dziadek podłożył ci pewną paczkę na pancerz. Pirk, uciekaj stamtąd, bo jak czołg wybuchnie, to ciebie też zdmuchnie. Także no tu już nie, no, w sumie też koledzy z drużyny nie wiedzą, że tutaj siedzi już Saszel na tym czołgu. No, Tygrys niestety utknął w tym miejscu, nie porusza się, może to i dobrze, bo jakby wjechał w punkt z tym Saszelem założonym, to by całą obronę rozpitolił. Pomyślcie sobie o tym, jaka dywersja by była, jakby z tym Saszelem wjechał na punkt. No, ale tutaj widzimy, dalej chłopaki się biją, dalej trzymają się tego punktu, trzymają się tego kółka i muszę powiedzieć, no, jestem pełen podziwu i jakiego poświęcenia tutaj, kurczę, Belek, dopuścili się obrońcy po stronie, tutaj to żołnierze po stronie niemieckiej, bo to było na granicy szaleństwa, muszę wam powiedzieć, nie? Na granicy szaleństwa. Amerykanom też nie można odmówić jednej rzeczy: wyobraźni przy przeprowadzaniu ataku. Tego im nie można im odmówić, bo pięknie to zrobili. Najpierw odcięli Niemców od HQ, zaatakowali z jednej strony, w tym samym czasie zrzucili garnizon. Wchodzą w tej chwili już wszyscy od tego właśnie garnizonu, bo widzą, że się łatwo wchodzi. HQ, teraz kontrolę tam troszeczkę Niemcy odzyskali, ale czy to będzie wystarczająco? Tak gdyby jeszcze od tego HQ popchnęli ten atak dało im się coś z tym zrobić, to myślę, że może by to udało się jakoś wyciągnąć, moi drodzy, ale to jest szalone, to jest po prostu ilość wybuchów, ilość mięcha w tej rozgrywce, to można by setkami ton chyba ważyć, bo tutaj trup ściele się po prostu gęsto. Ja nie wiem, czy chłopaki po prostu czasami siebie nie widzą, ale no kurde, bomba, po prostu bomba, nie? Konkordski, zobaczcie, chowa się. O Jezusie, tu Straving Run poszedł. To chyba na Amerykanów poszedł Straving Run. Dość skuteczny, dość skuteczny. Tu by się bombing przydał. Pomyślcie sobie tą linią drzew, jakby poszły bomby.
Ale tam kurde palec się zaczął, patrzcie, palec się zaczął nam na spuście, MG ta działa normalnie, Hans ma nowe taśmy, kurde belek, nie? Tak jak w tym dowcipie, ale kto gra Hans na CKM? Ja to my nie chcemy, ale Hans ma nowe taśmy. No niestety więcej nie mogę powiedzieć, bo tego dowcipu, ale ci powiedzmy sobie, no bardziej doświadczeni wojownicy z powiedzmy sobie większą cyfrą z przodu na pewno kojarzą ten dowcip, nie? No ale niestety na antenie nie mogę tego powiedzieć. Bo zaraz by mnie YouTube powiedzmy sobie odpowiednio potraktował, nie? No ale no, to jest tylko i wyłącznie humor, prawda? Także no tych, ale no niestety, żyjemy w takich czasach, że nawet sobie porządnie pożartować nie można. No, ale tymczasem zalew Amerykanów trwa. Zobaczcie, mamy dzielną załogę Lusza, która wpierniczyła się w sam środek pomiędzy drużynę niemiecką a amerykańską, no w sam środek bagna. Chłopaki naprawdę nie szczędzą wysiłku, nie szczędzą krwi, tak jakby od tego ostatniego ataku zależał los bitwy i los wojny. I mówimy, skończymy to, wypędzimy Niemców i zakończy się wojna, ale muszę wam powiedzieć, naprawdę podziwiam chłopaków i z jednej, i z drugiej strony. Przepiękna rozgrywka, cudnie to zrobili. Ja bawiłem się okrutnie. Ja pierniczę, naprawdę, ilość wybuchów, eksplozji i latających korpusów w tej grze, to ja pierdzielę, nie wytrzymuję, nie? Czegoś takiego dawno nie widziałem, ale też z drugiej strony muszę wam powiedzieć, jak jest dobra mapa, to naprawdę fajnie się gra, naprawdę fajnie się też to ogląda, no a tak jak powiedziałem, na początku Karenten należy do moich ulubionych map. Teraz zerknijcie, wziąłem tak z lotu ptaka, żebyście zobaczyli, jak wygląda sytuacja taktyczna na polu walki, no i wygląda to bardzo, bardzo źle. Tutaj muszę powiedzieć, że zdolności operacyjne drużyny niemieckiej są bardzo, bardzo ograniczone. W tej chwili atak następuje od czoła, od tyłu i z boku. Na ten punkt tu już tylko jest kwestia tego, żeby po prostu pusznąć to mocniej. W tej chwili drużyna niemiecka jedzie na mobilnym respie, na dolnym HQ, nie wiem, czy żeście widzieli. No, jak długo się jeszcze będą w stanie utrzymać? Naprawdę nie wiem. No, widzę tylko, że coraz bardziej intensywny jest ten atak drużyny amerykańskiej. Odpychają już za ostatnie budynki. To jest normalnie, mi przypomina bitwy w obecnie toczącym się konflikcie u naszych sąsiadów za wschodnią granicą, gdzie tam też o każdy budynek trwają walki i tutaj po prostu, o Chryste, panie, rozsmarowało kolegę. Tutaj jest to samo, no, o każdą ruinę, nie? Każdą ruinę, każdy kamyk, po prostu biją się chłopaki okrutnie. Powiedziałbym, że jest to najbardziej chyba brutalne Eye in the Sky, czyli odcinek Oko z serii Oko na niebie w historii. Stepanie Stryfing raz zmuchnął chyba z 10, ja pierdzielę. Chyba najbardziej brutalny odcinek Oka na niebie, jaki zdarzyło mi się obserwować i komentować w historii kanału, od kiedy tą serię robię. Moi drodzy, gratulacje, naprawdę, mordy jesteście wielkie i szalone. Mielarka do mięsa, tyle wam tylko powiem. Mielarka do mięsa, karentenne. Pozdrawiam wszystkich chłopaków grających. Pozdrawiam swoich widzów, subskrybentów. Lecimy po 20 tysięcy subskrypcji w tym roku, także każdy sub jest mile widziany. Oczywiście łapeczka, komentarz. Tu co, do zobaczenia w następnym. Ja pierdzielę, ja pierniczę. Szaleńcy.